Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 2019 albo Farminga 19, jak to woli. Jestem aktualnie na gospodarstwie, jak widać tutaj szteje, róż odjeżdża, jedzie wapnować pole numer 12, bo to jest jego robota dzisiejsza. 40 minut niby będzie wapnowo. A ja sobie dosypuję nasion i nawozu i puszczam John Deere'a sobie na 8, żeby siał. A ja za chwilę przejmę sobie fenda i będę siał fendem. Na 10 chwilę posieję, potem trochę John Deere'a przejmę, a na koniec sobie przejmę wapniarkę. Albo może i wcale John Deere'em nie będę siał, nie wiem. Chyba John Deere'em nie będę wcale siał, tak mi się wydaje. No bo siałem w ostatnich odcinkach John Deere'em. Tu jest góra zasiana. Dobra, rozkładamy szybko ten siewnik. Tam na wiosnę dopiero uda się odnaleźć dwa pola, więc tam nie muszę się spieszyć. 21-22 muszę też zapnować, ale to poza odcinkiem. Dobra, rozpocznij kurs i jedź. Ty będziesz niby 53 minuty trzeba. No dobra, niech się jedno. A fendzik 32 minuty niby. Ale kółko ma zrobione. Dobra, nie sobie sieję na razie tym fendem. No tak, kurs zrobiony. Niech on sobie sieje na razie tym fendem, a ja sobie później to poprawię, te narożniki. A mnie bardziej interesuje Steyr, jak mu idzie wapnowanie. On dopiero jest tutaj. No bo on tam miał się 6 ton tylko w rozsiewaczu, zanim tu przyjechał. Jak przyjechał na pole. Ale pomyślałem i zrobiłem mu kurs, żeby sobie wapno dołożył. Tutaj zrobiłem dwa kółka na 18 metrów, żeby dwa razy w koło objechane było. No a później już przy okazji będę miał do siewnika, jak będę kukurydzę chciał siać kiedyś. Albo może soję będę tutaj siał. Soję to tymi dwoma moimi będę siał kondonami. Bo to będzie 15 metrów, tak? 30 metrów, a tutaj... Tutaj twierdziela tego wapna, więc trochę sobie pojeździ ten Steyr, nie żeby coś. No wtedy też trochę chcę powapnować tego pola, ale to później, niech on sobie na razie tak kółka objedzie, w koło to wszystko. Niech on mi to wszystko w koło objedzie. I w sumie trochę posiedzimy sobie tutaj, bo chcę też, żeby fend mi objechał pole numer 7 dookoła. I piedzie, ja nie chcę. O, tak mi łączy. Chcę, żeby mi fend objechał pole 7 dookoła i wtedy będę mógł sobie siać już. Bo ja nie chcę naokoło siać. No a John Deere tam do końca odcinka będzie sobie walczył. Nawet jeszcze poza odcinkiem będę musiał walczyć. Tutaj 35 minut też jest wapnowania. 35 minut, czyli o 13.05 bym musiał... by skończył. No nie wiem, zobaczę, no może poczekam. Bo o 13.00 miałem iść grać w Amerykana. Taki bynajmniej był plan. A jak nie skończę, to sam wyrąbany. Najwyżej później to skończę poza odcinkiem. Znaczy poza odcinkiem, kiedy indziej sobie to skończę, jakbym miał wolny czas. To było do 12.50 mam czas. Bo musiałbym trasę skończyć. A, bo dobra, zobacz. Mam 4 minuty dopiero odcinka. Czyli mam 25 minut odcinka, no to akurat by było chyba. Wtedy bym sobie mógł skończyć tę trasę. Bo to mam chyba 200 mil do przejechania jeszcze. Tak to jakoś by mogło być. Dobra, coś się wykombinuje. Ty, ale chyba całe okrążenie zrobi na tym wapnie. Mi się wydaje. Z tego co widzę, to chyba całe okrążenie walnie. Jo, bo tamten miał przejść tamtą, tylko do tamtej go miejsca dojechał. A teraz to całe kółko zrobi na jednym rozsiewaczu. Więc jeszcze jeden rozsiewacz musi tutaj przywieźć. To biorę mu trochę kredytu, żeby przypadkowo na łapno mu nie zbrakło. Przecież nie powinno zbraknąć, ale mam 1 120 000. Ale witaj, jak to jest, różnie bywa. Dobra, wjeżdżaj pan.
Teraz będzie cofał. Dobra, gdzie jest Fent? Gdzie jest Fent? O, Fent już jest tu. Dobra, zajebiście. Zatrzymaj kierowcę. Ustawić mu ten kurs. A usunę, bo później sobie po odcinku dosieję. Ręcznie sobie dosieję, bo to szybciej zasieje niż tutaj. No i dobra, i siejemy tutaj. W sumie tych krótkich możemy posiać. A jak nie kurs play, to pracownik będzie sobie siał na tym długim. Bo na długim to sobie pracownik ogarnie, to tym krótkim to ja sobie wolę sam zasieć. Na tych długich to wiadomo, że pracownik sobie zwykły pracownik ogarnie. No bo przecież jaki ma wysiane z tej tamtej strony. Dobra, rządzie tam widzę, że jeżdżę, zaraz mi się to wygląda. No i robotka idzie, no. Teraz największy problem zawsze jest miniaturka. Żeby tu jakąś walnąć fajną. Ale tu... Fenty Steyer. Dobra, dobra, co się wymyśli. Bo rządzi realnie będę wklejał w miniaturkę, bo skoro nim nie jeździłem, nic nie robiłem, no to nie będę go wklejał w miniaturkę. Tak? Ale tam coś wykombinuje z tym miniaturką. Nie ma problemu. Coś się wystruga. Potem tam już jest tam. Już ma pusto. Więc zarabę do lagi, bo będzie ten składał się, no mówię. A to tylko przez sekundę, bo on zmienia wtedy kurs. Zmienia z wapnowania na przejazd. Więc tak to wygląda, nie? Ale już czuję, że to będzie szło wapnowanie. Wapnowanie, siewy tego pola będą szły. To już te krótkie mam wysiane. W sumie ile mi tutaj krótki zostało? Dobre dwa przejazdy. Wtedy już długa, 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 prosta. I będzie szło. Jak będzie 12.40, to chcę jechać wapno rozrzucać. Wtedy już na pewno zrobię okrężenie tym wapniaszkom. Do tyłu. Coś tam są. No ten słup tutaj trafi, no to przerąbane będzie z tym słupem to. Do lewej, do prawej. O 13. Dawid. Po 13. Po Dawidzie. Jestem wolny. Wolny. Do. No, wcale dobrze co. Do tam. O! Kruk odczytał nawet. Niebywałe sytuacje. Dobra, teraz żeby tutaj tego supa nie pierdzielnąć. Z tym supem to zawsze są jajca. Ale jak on już tu będzie obsiany, to już wtedy na spokojnie sobie pracownik da radę. Tylko ja mu trochę... Oj. Wiedziałem, że przyzwonię w ten sposób. Tylko ja mu to pole wyrównam. I te dwa klin... Ten klin u góry też tam wyrównam z płaszczego. Żeby on już tutaj się nie denerwował, tylko jeździł i siał. Dobra, John Deere zrobił kółko. Zrobił. Do tamty. Czy odcinek zimy będzie? A może i będzie, bo nawet ciekawa sprzedaż by była z kamion. Ciekawa sprzedaż z kamion będzie. Myślę, że w sumie z kamion to nowy nabytek, więc przydałoby się ją wykorzystać. Tą skanię do transportu. Więc zimowy odcinek będzie ze sprzedaży. A mam do sprzedaży chyba z 500 parę ton rzepaku.
500 chyba 30 było rzepaku. 70, sorry. 33 tony soi, a to tam wiosnę i 150 owsa, więc trochę dołożenia będzie. Kto tam znowu? O! A, bo ten już się skończył. Znaczy skończył. Już dojechał na pole i dlatego takie ścinki były. Na jeden przejazd jeszcze mogę tutaj to. Jeden przejazd tutaj jeszcze muszę zrobić, żeby to jakoś wyrównać. A, orę tego narożnika to mi będę poprawił. Tutaj chyba na płasko zrobię. Tutaj na płasko zrobię, to chyba będzie najlepszy pomysł. I tutaj trzeba będzie wyrównać to. I wtedy już będzie można iść wapnować. I tutaj. No poprawię, jak już jestem, to już to poprawię ten narożnik. Czy generalnie na upartego mógłbym to zostawić i mieć wyrąbane w to, tak? Ale wiadomo, że to zawsze parę kilo owsa będzie więcej. No i grzejemy, no. Najgorsze chyba na tej serii jest badanie próbek. To jest chyba najgorsza robota. Nie lubię jej robić, ale trzeba ją robić. O, ale zamierzył chłopak. To też trzeba słapnąć, jak już jestem. No dobra, już jest wyrównane, tylko tutaj trzeba to jeszcze dorównać trochę. I będzie finał. Będzie sobie mógł na pracowniku siać. Do końca odcinka on to zasieje na spokojnie. Tu na dwa siewniki będzie przejechany i będzie zdążył. Nawet w zasadzie niecałe dwa. Tak będzie z półtora przejazdu. Równie dobrze mógłbym tu cały przejazd zrobić siewnikiem. Pod GPS-a elegancko. Luks. Tutaj jeszcze trzeba to poprawić i idę wapnować, bo... Albo poczekam sobie, aż on wyczepię mi ten rozsiewa cały. Tutaj był z gospodarstwa do przejmu. Więc chyba sobie jeszcze trochę pojeżdżę siewnikiem. Jednak chyba wyrównam to na GPS-ie, tak jak mówiłem. Bo na 8 ton wapna nie opłaca mi się przechodzić. W sumie mam ponad połowę siewnika. Rozsiewacza, ale... Ale dobra, podrównam tak jak chciałem, wtedy nie będę mnie... sumienie nie będzie mnie gryzło. Że czegoś nie zrobiłem, a mogłem to zrobić. Więc sobie to podrównam. Chociaż 25 na godzinę to tak idzie zapierdzielać z tym ciemnikiem, więc... Nawet to szybko idzie, to siebie. Tutaj już tylko jeden przejazd zostanie i będzie luks. Będzie wyprowadzony. Jonder do końca odcinka tutaj będzie miał w koło obsiane. No jak już będzie miał w koło obsiane, to już mu to jakoś tam pójdzie. No i tak to jest. Śniegu napadało. No tutaj jest taka jazda na pół ciemnika, żeby to podrównać tej koni. I tutaj przy okazji zaraz ten narożnik zrobię, jak już jestem. Bo później to ja pewnie nie będzie mi się chciało. Do 12:50 zostało 9 minut. No ja mam 15 minut odcinka. Więc on tutaj będzie miał zasiane
Fent będzie miał zasiane prawie. Prawie całe chyba będzie miał zasiane. Na koniec 10 minut tutaj będzie jeździł, to dużo ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 przejazdów będzie miał. No to nie wierzę, żeby 9 przejazdów nie zrobił 10 minut. Nie? O, to tak na stygrzem wziął. Ale wziął. Dlatego chciałem mu tutaj ładnie oprzeć te pole. Co jest? Dobra, nie masz. Ale godziny się nabijają, farmingu to mi się podoba. 2214 godzin mam w tej grze już. Na Steamie oczywiście. Więc sobie jakoś to tam powolutku... Powolutku, w sumie nawet to szybko leci, jakby nie było. Ty! W sumie tak sobie pomyślałem, że jak ja na GPS-ie się jadę. On będzie na zakładkę siał. To może nie być mu tych 9 przejazdów, tylko 10, bo będzie jakiś Żyd. Jak se teraz to uświadomił. Ale dobra, pracownik, ja już nie sieję. To już jedzie pracownik. Wapno. No, w sumie dobrze, bo w sumie te krótkie takie mi to złapnęło, więc... Jakby nawet fajnie w dobrym miejscu przejmę tutaj na tym zakręcie. O to mi chodziło, żeby on mnie te krótkie to zwapnął. Ten skosik. Do tańca. Ty, no wlazła mi w nutę. Ta nuta mi wlazła obecnie. Do tańca, zapraszam. Nie pamiętam jak to. Dobra, trzeba się nasypać. Czemu mi kamera wyjeżdża z tego? Nie wiem. Dziwne rzeczy się dzieją w tym farmingu. Znaczy nie tylko w tym farmingu, ale... Dobra. Niech on się tu nasypuje. Tutaj będzie soja. I na tym wielkim polu też będzie soja. Więc myślę, że jak tutaj będzie soja i tutaj, to zarobię trochę kasy i kopnę tę serię do przodu. Bo myślę, że kasę z soi przeznaczy na drugi, na trzeci i czwarty kombajn. Tak, na dwa kombajny przeznaczę tą soję. A jak starczy kasy, to jeszcze na dwa ciągniki z ciemnikami. O, żeby kupić dwa ciągniki z ciemnikami, to jest milion. A na kombajny też około 700 tysięcy trzeba wydać. Tak mniej więcej. Więcej! Też około miliona na kombajny trzeba wydać. A jak on ma tutaj kursik zrobiony? A on tak ma zrobione paski. I pewnie odpalam na rosie. No a jak? No dobra, w sumie lepiej, że pan to ten. Ale panie, jak wiesz 8 na godzinę co foto, to mi to nigdy nie skończysz. Dobra, już cena wyskoczyła, więc już skończył. Ogólnie plan miałem na 20 tutaj. Na 21 i 2 wapnować. Na 12 sobie zostawić. Ale stwierdziłem, że 1-12 sobie złapnie. Ten jeden wózek rozwiązę i skończę odcinek. No, mamy 19 minutę. A jak to rozwiązę, to będzie około 27 minuty, więc myślę, że na takie szybkie wapnowanie wystarczy. Do tańca. O, nie da się takiego kąta chyba nawet ustawić. Jakby się robiło, trzeba... Znaczy da się, ale... Musiałbym tutaj przeskoczyć kątu na 1, a nie na 15. Czemu tak nie? Na 15 w ogóle. Coś takiego? Jo, coś takiego to by musiało być. A bo ja nie mam chodu tego włączonego skrzyni. Ja sobie tego nie widzę. Tu gdzieś było to. Nie tempomat.
Rewers też nie skrzynia, nie wiem. Tu gdzieś chód skrzyni było takie coś. Można na nas w koniec. Dobra, to mnie nie interesuje. Widok. Mrknięcie w bok to nie to. Dobra, zaraz poszukam. Sobie włączę nowy przejazd. I kontrol C. Tu gdzieś było to. Ja to widziałem tu gdzieś kiedyś. Skrzynia biegów to nie. Ja gdzieś to widziałem, na pewno, na stół. Nie ma tego. Nie ma ciula, że nie. Bo ja to przez sam wyłączałem kiedyś. Sterowania do mnie nie interesuje. Szerokość robocza też nie. Tempomacik. Tu jest, no właśnie. No ja mówię, że ja to gdzieś widziałem. 268,2 stopnie. No wiem, że ja to gdzieś widziałem. Przynajmniej dzięki temu widzę, ile mam metrów i czy jest GPS aktywny, bo jak się wyłączy, to się biało robi. Więc... Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Dobra. Ogień. Jeszcze 8 ton, więc jeszcze dwa przejazdy zrobię. Nie, no te dwa przejazdy wyrąbałem 6 ton, czyli po 3 ton na przejazd, tak? Tak, coś takiego wychodzi. Nie wiem, ile będę grał, Dawidę. Dobra. Fajnie tam widzę, co się jedzie. Fajnie, fajnie. No fajnie się też ślizży tam mój dżungiel. Dobra, tu trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tak, trzeba zrobić tak. I tu trzeba zrobić tak. O. I zasiano. Do tańca. Teraz zrobić trzeba tak. Pole. Dobra, może być 9. 7. 15 minut. Chciałem napisać 8, ale napisałem 9. Bo w sumie 9 też jest do tego dołączona, więc jakby nie było, to też jest poprawne. Dobra, Ctrl W i ogień. Bo trzeba. Dobra, czekaj, bo jest 12:50, to coś tam napisał Michał, ale nie widziałem co. Dobra, już idę na Discorda, idę. Taki... na tą dąbrówkę. O. Dobra, 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 dobra. Cześć, Michał! Cześć, Michał! Jak coś to zmutowany jesteś? Pewnie gdzieś poszedł.
Tak więc. Pewnie tak jest. O, tatuś. Nie ma nikogo. A gdzie jest matka? A gdzie może być? Co? A gdzie może być? Już ty dokładnie wiesz. A ci ludzie? Nie ma, nie przyjechał jeszcze. No. Mi... Dobra, muszę go oznaczyć. Już na DC. Michał Lewandowski, jesteś? Ty, no nie ma go. Dobra, wtedy do końca trzeba kończyć. Ma bata, trzeba kończyć. Tak, jak naga. O, że się wydor. Cześć, Michał. Ciemno. Czyżby Dawid? Nie, na razie nie. A zbił! Zbił! Ile? Zbysiu! Dawno cię to nie było. Zbychu! Kupiłem sobie Farmingo 22 z internetu. Ze strony IGG Games. I? No i nie działa na online chyba. Nie no, to jest crack, tak szczerze ci mówię. Mój kolega sobie pobrał Kraka właśnie z multiplayer. Gdzie? Na jakiej stronie? Na jakim Discordzie. I mówi, że tam jest Eurotrack, ATS, wszystko. To nie mi załatwi link. Oj Boże. Jak już to ja sobie wezmę link do tego serwera, to tobie nie trzeba. Jak nie trzeba? Ty masz Farmingo, a ja nie mam. Ty masz kasę jak lodu, a ja nie. Ja też nie mam. No, ty ja mam kasę, ty jakbym miał kasę, to bym z tobą nie gadał w tym momencie. Ja pierdzielę. Nie no. 1, 2, 2, 4, 1, 2. Dobra, na razie to tyle.